Głęboko wierzącym i oddanym swojej wierze osobom zawsze zależy na tym, by podążać drogą moralności i dobra. Jednak na naszej duchowej drodze diabeł czyha na każdym kroku, gotowy wprowadzić chaos i sprowadzić nas na manowce. Diabeł, jako duchowy przeciwnik, nieustannie prowadzi swoją niezwykle przebiegłą kampanię manipulacji, próbując odciągnąć nas od pana i zatracić nasze dusze. W dzisiejszych czasach, kiedy rozmaite pokusy i zgubne wpływy są obecne na każdym rogu, szczególnie ważne jest, aby być świadomym oznak manipulacji ze strony diabła. Dlatego dziś skupimy się na pięciu istotnych oznakach, które mogą wskazywać, że nasze życie jest pod wpływem diabelskiej manipulacji. Owa manipulacja może przybierać różne formy, być subtelna i trudna do wykrycia. Dlatego warto zgłębić tę tematykę, by wiedzieć, jak rozpoznać wpływy diabła i jak temu przeciwdziałać. Pamiętajmy, że moc Boga jest zawsze z nami, ale niezależnie od tego, jak bardzo staramy się podążać drogą dobra, możemy czasami stracić pewność i stać się łatwym celem dla diabelskiej intrygi. Pierwszą oznaką, której powinniśmy być świadomi w kontekście diabelskiej manipulacji, jest to, że szatan potrafi perfekcyjnie karmić nasze ego. Staje się mistrzem w podsycaniu naszej pychy i próbuje nas przekonać, że jesteśmy lepsi od innych, że zasługujemy na wszystko, czego pragniemy. Diabeł zręcznie podsuwa nam myśli, które wywołują w nas uczucie wyjątkowości i sprawiają, że czujemy się ponad wszystkimi innymi istotami na tej ziemi. Podobnie jak w historii opisanej w Księdze Izajasza, w której upadły anioł, Lucyfer, chciał wspiąć się na sam szczyt nieba, tak i dziś diabeł kusi nas tą samą obietnicą. W Księdze Izajasza czytamy, a przecież Ty rzekłeś w swoim sercu, wstąpię aż na niebiosa. Wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze spotkania w najdalszych stronach północy. Wstąpie ponad wyżyny obłoków, upodobnie się do najwyższego. Te słowa opisują, jak lucyfer wpadł w sidła pychy i chciwości, pragnąc przewyższyć samego Boga. Podobnie diabeł stara się nas przekonać, że jesteśmy ponad regułami, że nie musimy poddawać się Bożym prawom. W ten sposób manipuluje naszą psychiką, karmiąc nasze ego i podsycając nasze pragnienie władzy i dominacji staje się mistrzem manipulacji, który używa naszej słabości dla swojej korzyści. Musimy wiedzieć, że w pokorze tkwi nasza prawdziwa siła. Pokora staje się naszą tarczą przeciw manipulacjom diabła. Głębokie przyjęcie własnych ograniczeń i zdawanie się na łaskę Bożą prowadzi nas do większej bliskości z Bogiem. Kiedy czuwamy nad swoim ego i nie dajemy się uwieść diabelskim obietnicom, stajemy się odporni na jego manipulacje. Drugą oznaką, że szatan manipuluje naszym umysłem, to jego wyrafinowana próba przekonania nas, że nieposłuszeństwo wobec Boga to nie jest nic wielkiego. Jak sprytny prawnik, diabeł wprowadza nas w wir wątpliwości, pytając, czy naprawdę to, co Bóg mówi, jest tak ważne? Czy nie możemy po prostu zrobić tego, na co mamy ochotę? twierdzi, że nieposłuszeństwo przyniesie nam wolność i spełnienie i nie będzie miało żadnych poważnych konsekwencji. Przekonuje nas, że to my jesteśmy kreatorami naszego własnego losu i że Bóg jedynie nas ogranicza, narzucając swoje zasady. Podobnie jak w historii opisanej w Księdze Rodzaju, gdy diabeł podszeptywał Ewie słowa: na pewno nie umrzecie, szatan nadal używa podobnych chwytów, by nas uwieść. Kusi nas myślą że możemy być nieposłuszni wobec Bożych przykazań bez żadnych negatywnych skutków. W ten sposób manipuluje naszym sumieniem, wywołując wątpliwości co do absolutnych wartości i moralności. Jednak powinniśmy pamiętać, że Bóg jest naszym Stwórcą i najlepiej zna nasze prawdziwe potrzeby. Jego przykazania są drogowskazem dla naszego dobra i wolności. Jeśli zaczniemy podążać za diabelską obietnicą, Zatracimy naszą autentyczną tożsamość i wpadniemy w pułapkę niewoli grzechu. Dlatego musimy umocnić naszą wiarę w Boże Słowo i być świadomi podstępnych prób manipulacji ze strony szatana. Nie pozwólmy, by nasze serca i umysły uległy złudzeniom, które wmawia nam diabeł. Trzymajmy się mocno Bożych nauk i przekonajmy się, że w posłuszeństwie leży nasza prawdziwa wolność i szczęście. Niech nasze decyzje będą inspirowane miłością do Boga i troską o nasze duchowe dobro. Trzecią oznaką diabelskiej manipulacji, która powinna wzbudzić naszą czujność, to perfidne przekręcanie słów pisma świętego. Szatan, jako prawdziwy mistrz desinformacji, stara się wprowadzać zamęt w nasze umysły, nadużywając i fałszując boskie nauki. Podobnie jak sztukmistrz, który zgrabnie operuje swoimi sztuczkami, diabeł manipuluje słowem Bożym, wyrywając fragmenty z kontekstu, by nadawać im zupełnie nowe znaczenie. Próbując osiągnąć swoje cele, obraca prawdę do góry nogami i przedstawia ją w taki sposób, który pasuje do jego własnych zamiarów. Cytując fragmenty Pisma Świętego na swoją korzyść, diabeł stara się wywołać w naszej wierze wątpliwości i zamieszanie. Wprowadza nas w zakłopotanie, zadając pytania: czy na pewno Bóg tak to miał na myśli? Czy nie można interpretować tych słów w inny sposób? W ten sposób chce nas przekonać, że Biblia jest elastycznym tekstem, który można dostosowywać do własnych upodobań. Jednak musimy pamiętać, że pismo święte jest darem od Boga, niezmiennym przewodnikiem dla naszego życia. Bóg, który jest źródłem prawdy, nie może być sprzymierzeńcem dezinformacji. Kiedy diabeł manipuluje słowem Bożym, odwraca się od prawdy i próbuje nas od niej odciągnąć. W obliczu takiej manipulacji musimy być wyposażeni w wiedzę biblijną, aby być w stanie rozpoznać fałszywe nauki i podążać za prawdziwą mądrością. Przytulmy się do całości Ewangelii i zrozumienia kontekstu, w jakim dane słowa zostały zapisane. Niech Duch Święty będzie naszym przewodnikiem, oświecając naszą interpretację pisma i chroniąc nas przed diabelskimi pułapkami. Bądźmy czujni, gdy słyszymy przekręcone fragmenty pisma świętego. Powinniśmy dążyć do pełnego zrozumienia nauk Bożych, konsultując się z mądrymi i doświadczonymi duchowymi przewodnikami. Nie pozwólmy, by szatan manipulował naszą wiarą poprzez przekłamane interpretacje. Mocą prawdy z Pisma Świętego stańmy na straży naszej wiary i pozostańmy niezachwiani w naszej relacji z Bogiem. Czwartą oznaką diabelskiej manipulacji jest subtelne wprowadzanie nas w pułapkę porównywania się z innymi ludźmi. Szatan, jak niezawodny specjalista od sztuki podżegania, podszeptuje nam myśli, które prowadzą do poczucia bezsensu, bezwartościowości i słabości. Przez podkręcanie mechanizmu porównywania się. Diabeł stara się przekonać nas, że inni są lepsi, bardziej utalentowani, piękniejsi czy bardziej szczęśliwi od nas. Wskazuje nam na cudze sukcesy, bogactwo, popularność i wprowadza w naszą psychikę myśl, że nigdy nie dorównamy innym. Niczym złowrogi projektant, sugeruje nam wyidealizowane obrazy i porównania mające na celu zniszczenie naszej pewności siebie i radości życia. Często szepcze nam czy widzisz tę osobę o przepięknej urodzie, której wszystko się udaje, podczas gdy ty walczysz z własnymi kompleksami? Czy widzisz człowieka sukcesu, który zdaje się mieć wszystko, podczas gdy ty zmagasz się z niekończącymi się wyzwaniami? Czy widzisz parę, która na zewnątrz wydaje się mieć idealne małżeństwo, podczas gdy ty czujesz się samotny i niezrozumiany? Diabeł pragnie, abyśmy przyjęli toksyczne przekonanie że nasze życie jest bezwartościowe w porównaniu z innymi. Chcę, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy nic niewarci, mali i słabi. Jednak nie możemy zapominać, że Bóg nas stworzył z miłości i ma dla nas unikalne i ważne przeznaczenie. Zamiast tracić czas na zazdrość, zwróćmy naszą uwagę na rozwój własnych darów, na pielęgnowanie relacji z bliskimi i na poszukiwanie sensu w życiu poprzez służbę innym. Pamiętajmy, że nie jesteśmy stworzeni do nieustannego porównywania się z innymi, ale do bycia najlepszą wersją samych siebie. Doceniajmy nasze własne talenty, umiejętności i życiowe doświadczenia. Czyńmy postępy na drodze duchowej i realizujmy swoje powołanie z pokorą i radością. Odrzućmy manipulacyjne podpowiedzi szatana i uwierzmy w naszą własną wartość. Nie pozwólmy, aby porównania z innymi prowadziły nas na manowce. Przez wzgląd na naszą jednostkową i niepowtarzalną tożsamość stwórzmy piękno w naszym własnym życiu i wnieśmy pozytywny wkład w świat. Piątą podstępną oznaką diabelskiej manipulacji jest misterna gra szatana na naszych emocjach, które służą mu jako narzędzia do wprowadzania w nas lęku, niepokoju i poczucia bezsilności. Jego misterny plan polega na oddzieleniu nas od Boga i utrudnieniu nam doświadczania Bożej obecności i pokoju. Szatan, jak mistrz manipulacji, zgrabnie operuje naszymi najgłębszymi lękami i obawami. Wprowadza w nas strach przed przyszłością, niepokój o nasze zdrowie, relacje, finanse czy bezpieczeństwo. Skrupulatnie podsyca te negatywne emocje, które przenikają do naszego wnętrza jak mroczna mgła. Zabierając nam radość i nadzieję. Chodzi mu o to, aby nasze serca były napełnione wątpliwościami i niepokojem, abyśmy stali się zdruzgotani i przestali wierzyć w moc i dobroć Boga. Szatan wkłada w nasze myśli odwieczne pytania: czy Bóg naprawdę jest z nami? Czy naprawdę dba o nas? Dlaczego dopuszcza cierpienie i zło? Jego celem jest zatopienie nas w niezwykle silnych falach lęku tak abyśmy oddalili się od Boga, odsunęli go na bok i zaczęli polegać jedynie na naszych własnych siłach. Pragnie, abyśmy uwierzyli w złudzenie, że jesteśmy bezbronni i niezdolni do pokonania trudności, a nasza wiara staje się jedynie pustym frazesem. Ale pamiętajmy, że nasz Bóg jest mocniejszy niż wszelkie lęki tego świata. W Jego obecności nie ma miejsca na strach. On, który trzyma nasze życie w swoich rękach, pragnie nas uleczyć, pocieszyć i dać nam prawdziwy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Zatem, kiedy szatan próbuje wprowadzić lęk i niepokój do naszego serca, stawmy mu czoła z mocą wiary. Szukajmy pociechy w obietnicach Bożych, które mówią nam o Jego miłości, trosce i mocy. Zanurzajmy się w modlitwie która oddala mroki niepokoju i przywraca nam wewnętrzny spokój. Nie pozwólmy, aby diabeł manipulował naszymi emocjami i odciągał nas od Bożej obecności. Zaufajmy Bogu, który jest naszym mocodawcą, strażnikiem i pokojem. W Jego świetle i miłości znajdziemy siłę, aby przeciwstawić się wszelkim manipulacjom szatana i doświadczyć prawdziwej wolności duchowej.